Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście poświęconym finałom konferencji NBA. Jesteśmy po 4 meczach w obu rywalizacjach. Mikołaj, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie po tych 4 pasjonujących spotkaniach w obu seriach. Dokładnie. I Mikołaj, teraz powiedz szczerze, jak się czujesz z tym, że znowu w tej lidze udało nam się coś przewidzieć? Bo kończąc nasz podcast ostatni, czyli było to 1,5 tygodnia temu, obaj doszliśmy do wniosku, że zarówno dla Bostonu, jak i dla Golden State mogą to być z pozoru łatwiejsze serie niż te, które odbyły się w drugiej rundzie. No i teoretycznie patrząc na wynik, ciężko jest powiedzieć, żeby Boston miał łatwiejszą przeprawę niż było to w przypadku Milwaukee Bucks, ale zagłębiając się dalej w tą serię, co zrobimy później, no już takie wnioski poniekąd można wyciągać. I jak się z tym czujesz? Czy te finały konferencji stanęły na wysokości Twoich oczekiwań? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to również dlaczego? Jak się z tym czuję, Mateusz? Po prostu telefony dzwonią, kanał sportowy, e-winner, no wszyscy dzwonią. Basket Plus. Proszą tutaj o współpracę, o krosy, ale ja mówię nie, ja jestem wierny rosterowi. To jeszcze, żeby Mikołaj tylko podbudować jeszcze Twoje ego, to powiem naszym widzom, że rozmawiając wczoraj na naszej grupie, przygotowałem już też grafikę Golden State Warriors jako pierwszych uczestników finałów NBA, podesłamy ją Mikołajowi na privie. Mikołaj napisał: stawiaj pieniądze, dzisiaj Dallas wygrywają. Pieniędzy nie postawiłem, ale Dallas wygrali. A ja postawiłem, ale nie namawiamy, bo hazard to zła rzecz. Natomiast jak się z tym czuję, no można było to przewidzieć, tak jak mówisz, wgłębimy się w tę serię obie i będziemy mogli o tym gdzieś tam bardziej szczegółowo porozmawiać. Natomiast te meczapy jakby sugerowały nam to, że może być mniej ciekawy, bo jest mniej ciekawy. No jest trochę mniej ciekawy niż do tej pory w tych playoffach. No to wczorajsze zwycięstwo Dallas, nie wiem, od której serii chcemy zacząć generalnie. Myślę, że zaczniemy od Dallas, bo dzisiaj był mecz, więc zaczniemy od Dallas. No to zacznijmy od tego wczorajszego meczu. Ja wiem, że to brzmi jak jakieś teorie spiskowe i tak dalej trochę, ale ja nikomu na rękę nie był sweep w finale konferencji. No, umówmy się, że to jest taki dżentelmeński sweep, można powiedzieć. Czyli macie, wygrywacie sobie jeszcze jeden mecz u siebie, kibic trochę podbudowany, wracamy do nas, tam sobie zakończymy serię, pewnie 4-1, więc jeszcze zarobimy na biletach, jeszcze ten kibic będzie mógł obejrzeć u siebie zakończenie serii i trochę się podhypować przed finałami. Do tego liga jest zadowolona, bo reklamy się zgadzają, kliknięcia się kręcą, więc to tak sytuacja win-win i jeszcze tego win, bym powiedział, ze strony organizacji, jaką jest NBA, więc ciężko mi było sobie wyobrazić, że to się skończy sweepem 4-0. Faktem, że ten mecz wczorajszy to dziwny, znów jakiś taki dziwny przebieg. Tak, ale zanim Mikołaj do tego dzisiejszego meczu, dzisiejszego, to jeżeli już powiedziałeś właśnie o tej swojej teorii, którą wysnułeś, to szukając podobieństw nie musimy się daleko cofać, bo mecz numer 5 w Memphis w drugiej rundzie, ten pamiętny mecz, kiedy to Golden State przegrali, o Jezu, już nie pamiętam, 40 kilkoma punktami, chyba 40 kilkoma, czy 30 kilkoma, już nie wiem, jak się to się dokładnie skończyło, a to był ten pamiętny mecz, gdzie Memphis po prostu zlali Golden State Warriors bez żadnej litości, Golden wrócili do własnej hali i awansowali do finałów konferencji. I tutaj też pomyślałem tak jak Ty, że z jednej strony bardzo prawdopodobne, że Golden po pierwsze, wiedząc, że w drugiej serii jest wynik 2-2, no tygodniowa przerwa z jednej strony może wpłynąć fajnie i na pewno wpłynie na regenerację, a z drugiej strony ta drużyna cały czas jest w rytmie, a Ty tydzień jakby nie masz z kim rywalizować, tydzień jesteś poza grą, więc to też na dwoje babka wróżyła, można powiedzieć. No w ramach ciekawostki jeszcze powiem, że według bukmacherów Dallas było faworytem przed tym spotkaniem. Minimalnym, ale było. O, to tego się nie spodziewałem. Jest to trochę dziwne. W każdym razie, tak, zgadzam się, obserwując tą drugą serię, która pomimo przewagi takiej optycznej, wydawałoby się, Bostonu, nadal wynik serii jest 2-2 i jest to mega fizyczna, mega taka brudna seria okupiona urazami, kontuzjami, która może potrwać tak naprawdę i 7 meczów, bo ja już na tą chwilę tak naprawdę nie wiem, co tam się może wydarzyć, więc obserwując sobie to z boku, na pewno Golden State też brało na to poprawkę. żeby być może sobie tę serię przedłużyć. Ja wiem, jak to brzmi, no bo to jest sport i to jest ryzyko, tak? No wystarczy, że teraz Dallas wezmą ten mecz jakimś cudem, nie wiem, znaczy cud to może zbyt duże słowo, ale wezmą mecz numer 5, no i powiedzmy, że robi się gorąco, no bo jednak zamknięcie serii przy stanie 3-0, a zamknięcie serii przy stanie 3-2 jest zdecydowanie innym zamknięciem serii. A w każdym razie no sam mecz, no przedziwny przebieg miał dla mnie znów, no bo Dallas, które ty tu pewnie za chwilę wystrzelisz ze statystykami, bo ty jesteś człowiek cyferka w tym duecie. Z Dallas, które do tej pory nie trafiało do kosza, nagle zaczęło trafiać do kosza. Do tego stopnia, że w trzeciej kwarcie nie było w stanie spudłować rzutu praktycznie. No to co rzucali, to trafiali. Tak, tak. 9 metrów, sidestep, step back, przez ręce, wide open, corner, dowolna pozycja tak naprawdę. I tak mocno oparli tą grę na trójce, że w czwartej kwarcie mało by brakło, a no całkowicie drugi unit praktycznie, no bo na boisku była piątka przez 8 czy nawet 9 minut kwarty. Ze strony Warriors była piątka, dwóch rookie, Moody, Kaminga, do tego Jordan Poole, do tego Damian Lee i odgruzowany Nenad Bielica. Zeszli do bodajże minus 8 czy minus 9, stojąc całą kwartę strefą, gdzie Dallas próbowało się cały czas przełamywać tymi trójkami. Przez połowę kwarty na boisku nie było luki, więc nie było komu wyczarować czegoś z niczego. No i tak nie trafiali, a po drugiej stronie parkietu Kaminga z Moody'm robili sobie co chcieli. Widać było, że bardzo chcą i jakby bardzo im zależy. Widać było ten głód i zaangażowanie, któremu trochę brakowało tej pierwszemu garniturowi Golden State w tym meczu. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale ja tak jak oglądając sobie, to nie do końca wyglądali mi na drużynę głodną tego zwycięstwa. Tak, i Clay znowu był taki nijaki na początku Clay spotkania. Był nijaki, Draymond się śmiał, Steph był sobie, tak biegał tam po tym boisku. W ogóle w trzeciej kwarcie piłka Draymondowi się na obręczy zatrzymała. Tak, to widziałem. W ogóle to są cuda się działy w tym meczu. Woda z sufitu, piłka na obręczy, 8-10 chyba za 3 w pewnym momencie Dallas w trzeciej kwarcie. Tak było. 8 to później był timeout. Nie wyobrażam sobie, żeby Warriors mogli przegrać jeszcze jedno spotkanie w tej serii. Dobra, a teraz tak. Ten temat poruszyliśmy przed nagraniem, poruszyłem go na Facebooku. Czy Golden State są tacy mocni, czy Dallas Mavericks są jednak tak słabi i to pokazuje też, że jednak Phoenix Suns nie byli gotowi na zdobycie mistrzostwa NBA i przytoczyłem Tobie tutaj kilka statystyk. Możemy oczywiście tam gdzieś się zagłębiać w poszczególnych zawodników, że Maxi Kleber, to chyba w trakcie spotkania ta statystyka była widoczna, zdobywał ponad 10 punktów dotychczas w playoffach, a w tej serii to chyba są niecałe 3 oczka, przynajmniej do tego spotkania to były niecałe 3 oczka. Dorian Finney-Smith grał też zdecydowanie lepiej, a przekładając to na całą drużynę. Dallas Mavericks w 3 meczach, bo 4 mecz jeszcze nie wszedł tutaj w te statystyki na NBA.com, oddawali 26,7 wide open free na mecz, w tych 3 meczach. Żeby rzucić perspektywę, na drugim miejscu są Miami Heat, którzy oddawali 12,5 otwartej trójki na mecz. I Miami, którzy też jakoś nie narzekają na przesyt wybitnych shooterów, trafiali na 38%, a Dallas w tym czasie na jedynie 34%, nawet niecałych 34%. Dla porównania wide open free Golden State to 41%, a Twojego Bostonu 44%. Więc ta liczba Dallas wygląda naprawdę bardzo słabo. I tu moja teoria jest taka, też kolejny ciekawy temat, bo już pojawiają się pierwsze porównania Luki Dončicia do Jamesa Hardena. O tym też sobie możemy zaraz porozmawiać, ale moja teoria pierwsza jest taka, że po prostu teraz wychodzi to, że w drużynie Golden State Warriors mamy 3 gości, którzy regularnie od kilku lat meldują się tak naprawdę, jeżeli są zdrowi w finałach NBA, Curry, Thompson, Green. Mamy Andrew Wigginsa, który też... Najlepszą wersję Andrew Wigginsa, ale chodzi mi też, Mikołaj, o to, że to jest gość, na którym też ta presja gdzieś od początku jego kariery mu towarzyszyła. Teraz wiemy, że to nie jest pełnoprawna jedynka i nigdy by ponownie nie został jedynką draftu, ale gdzieś uczył się żyć z tą presją. a po drugiej stronie mamy zawodników Dwight Powell, 45 pik, Jalen Brunson, 33 i to jest chyba jeden z niewielu zawodników, który może powiedzieć, że grał o coś, znaczy, przepraszam, jeżeli pominąłem jakiegoś gracza, no bo Jalen Brunson zdobył mistrzostwo NCAA i to nie wiem, czy nawet nie dwa razy z uczelnią Villanowa. Reggie Bullock był w playoffach w zeszłym roku z New York Knicks. Okej. Mamy Spencera Dinwiddie, 38 pik, Bertansa, 42, Reggie Bullock właśnie, 25, Maxi Kleber undrafted i Dorian Finney-Smith undrafted, więc jakby tam nie masz nikogo doświadczonego i mam wrażenie, że to teraz przede wszystkim wychodzi na wierzch. Zresztą ta wypowiedź Doriana Finney-Smitha przed finałami konferencji, kiedy była konferencja prasowa, on powiedział, że nigdy w życiu nie widział tylu kamer w jednym miejscu, gdy udzielał wywiadu, więc dla nich to wszystko jest nowe, ta cała rywalizacja jest nowa, a po drugiej stronie mają wyjadaczy. No zgadzam się w pełni i to, co mówisz, to też ciekawe, bo jakby test oka aż tak bardzo tego nie pokazuje. Wręcz bym powiedział, że Golden State wykonują kapitalną pracę w obronie i to, jak oni zmieniają sobie sposoby bronienia pick and rolla, czy w ogóle sposoby bronienia drużynowego, bo oni płynnie przechodzą ze strefy do swego. Raz w jednej akcji pika bronią ten powiedzmy show, takie zaskakiwanie luki, w drugiej akcji coś zamienią, w trzeciej bronią contain nisko i jakby to rozczytywanie tej obrony też na pewno trochę Dallas zajmuje i tutaj też ten brak doświadczenia może być problematyczny, natomiast a tu jakby pokazują te statystyki, o których mówisz, że jednak oni mają to miejsce do rzutu i pomimo tej kombinowanej obrony, no może też coś kosztem czegoś, no jakby zabrano coś, a pozwolono im rzucać za trzy z czystych, otwartych pozycji, no ale co z tego, jeżeli nie trafiają i tak jak mieliśmy wątpliwości co do Dallas w rundzie pierwszej, w rundzie drugiej przeciwko Suns, czy to otoczenie Luki to jest to otoczenie, które jest w stanie no wejść na taki poziom, żeby móc rywalizować z tymi najlepszymi. I o ile w poprzednich rundach się udawało i gdzieś te mecze się może tak układały, że chłopaki trafiali, tak jak teraz ten mecz czwarty, gdzie po prostu od początku meczu rzut usiadł i potem już po prostu poszło, no tak jest, jak się zacznie dobrze mecz, no to dużo łatwiej się po prostu gra, jak się zacznie gorzej, to ciężko jest wrócić, szczególnie zawodnikom niedoświadczonym. No a tutaj widać, że jednak presja, tak jak mówisz, no może jeszcze większe zainteresowanie, jeszcze większa presja, jeszcze większe ranga spotkań. Ranga, właściwie szukałem słowa, ranga tej serii. No i gdzieś tam chłopakom te nerwy puszczają, nie są w stanie po prostu utrzymać ich na wodzy i być tak skutecznym, jak byli do tej pory. Ale to też pokazuje, jakie no trochę takie powiedzmy zagranie wabank ze strony Dallas, ze strony Warriors, no bo od trójek albo wygrywasz, albo przegrywasz. No bo jeżeli odpuszczasz strzelców, bo Luka jest otoczony strzelcami, plus tych tam powiedzmy dwóch kozujących gości wokół niego, Spencer i Jalen, a reszta są strzelcy, ale tutaj jakby odpuszczono ich i pozwolono im robić to, co teoretycznie najlepiej potrafią. No, więc takie zagranie trochę wabank, ale najwyraźniej się opłaca. Tutaj słowem jeszcze, bo już powiedziałeś dwa zdania o Wigginsie. Tak jak mówisz, to jest bustem, jak chodzi o pierwszy wybór w drafcie i to jakby nie ulega wątpliwości, no bo wybierając pierwszy numer draftu liczysz na to, że wybierasz sobie franchise playera, który będzie ciągnął twój zespół do sukcesu właściwie w pojedynkę, tak? Wokół niego będziesz budował zespół. Tu się okazuje, tutaj widzimy w tej serii tak naprawdę najlepszą wersję Andrew Wigginsa według mnie, jaką widzieliśmy do tej pory w rozgrywkach NBA, grającą o coś, grającą w odpowiednim otoczeniu, grającą odpowiednią rolę, broniącego Wigginsa na Dončiciu właściwie przez całe spotkanie, jak tylko jest na boisku, do tego dokładającego, chyba do tego czwartego spotkania był drugim strzelcem Warriors, jeżeli dobrze kojarzę, popraw mnie, jeżeli się mylę, trafiającego trójki, grającego drive do kosza, zbierającego piłkę w ataku i w obronie, także no... I mieliśmy też, Mikołaj, na miastkę tego, z czego tak naprawdę Andrew Wiggins gdzieś słynął na początku, czyli ten dunk w meczu numer 3, bo wiele osób pewnie zapomniało, że na początku kariery w Minnesocie Andrew Wiggins naprawdę potrafił zapakować piłkę do kosza. Dokładnie. No w każdym razie najlepsza wersja Wigginsa, jaką do tej pory widzieliśmy, potrzebne było do tego odpowiednie otoczenie i tutaj plusik dla Andrew Wigginsa. za tą serię, że znalazł swoje miejsce w szeregu tak naprawdę. To jeszcze, Mikołaj, kwestia, znaczy tutaj o tej serii nie kończymy rozmowy, ale kwestia tych porównań, które się pojawiły do Luki Dončicia i już do Jamesa Hardena. I tu też mogę gdzieś dla kontrastu rzucić taką statystykę. Ona zresztą była chyba wczoraj w poście na Facebooku, że Luka Dončić rozdaje prawie najwięcej w playoffach, w finałach konferencji potencjalnych asyst. Lepszy jest tylko Marcus Smart, ale tam ich różnica to dosłownie tam o dziesiąte punkta się różni. 15 asyst chyba, czy tam 14,7 potencjalnych asyst rozdaje Luka Dončić, a jeżeli weźmiemy współczynnik asyst podzielony przez potencjalne asysty, no to Luka Dončić jest drugim najgorszym zawodnikiem w finałach konferencji, tylko przed Spencerem Dinwiddie. Czyli zarówno podania Luki Dončicia i Spencera Dinwiddie, mimo że gdzieś tam potencjalnie mogą kończyć się punktami, to właśnie przez niską skuteczność shooterów no nie kończą się punktami, więc no na pewno Dallas, no moim zdaniem, nie, tak jak mówimy, nie wytrzymali tej presji, bo są lepszym zespołem niż to, co pokazują nam finały konferencji. Bo ciężko też mi się zgodzić, że Golden jakoś fantastycznie dominują te spotkania, są na pewno stroną lepszą, ale no też to nie jest jakaś straszna dominacja. Mecz numer 2 to było chyba to spotkanie, kiedy Luka Dončić razem, tak, to ten mecz. Luka Dončić z Jalenem Brunsonem zdobyli 73 punkty razem. Reggie Bullock dołożył 21, ale później no próżno szukać, żeby ktokolwiek punktował w tej drużynie, więc Dallas, to było chyba pierwsze spotkanie, mecz numer właśnie ten 4, chociaż w nim akurat Luka słabo zagrał, jeżeli chodzi o skuteczności, w którym Dallas pojawili się na spotkaniu jako drużyna, a nie jako pojedyncze indywidualności. No i dobrze widzieć, że Reggie Bullock wrócił z tego melanżu, z którym prawdopodobnie wysnuliśmy teorię z Mikołajem, że był na nim razem z Maxem Strusem. Zobaczymy, jak Max Strus dzisiaj, czy też już Kac przeszedł i zacznie trafiać. Zobaczymy, przekonamy się. Tak jest. Jeszcze jak jesteśmy w tej serii, to tak jak ci pisałem, bardzo bym chciał, żebyś przeprosił Kevina Looneya. Tak, o Kevin Looneyu też musimy mówić, bo ja mówiłem, że Kevin Looney jakby jest rozwiązaniem tymczasowym, że no jakby nie pasuje do tego całego otoczenia, do tej wielkiej czwórki, która jest wokół niego. Tymczasem okazuje się, że Steve Curry i Golden State znowu wychowali może nie potwora, ale takiego zawodnika, którego potrzebowali tej pozycji. Dokładnie. Zszytego na miarę zawodnika, którego potrzebują. Także przeproś, proszę Kevina. Przepraszam Kevina Looneya. Kevin Looney ma dopiero 26 lat, tak? Jest młodszy od Janisa Antetokounmpo. W Polsce byłby młody i perspektywiczny. A w Ekstraklasie by się łapał jako... 4 lata. A w Ekstraklasie by się łapał jako młodzieżowiec. Tak, ale dobrze, bo mówisz, że jakby Golden State nie jest taką stroną dominującą. Zgadzam się, bo jakby wyniki też tego trochę to pokazują. Natomiast przebieg meczu w większości jest taki, że Golden State sobie ten mecz kontrolują, a rozmawialiśmy dziś tam powiedzmy o obronie, troszkę o obronie Warriors, a czy Dallas Mavericks mają pomysł na obronę w tej serii? Jaki jest zamysł Dallas Mavericks? Nie, no... Bo o ile Jason Kidd, okej, rzeczywiście poustawiał sobie ten zespół tak jak powinien poustawiać, mając Lukę Dončicia. Fajnie reaguje gdzieś tam nawet w tym meczu z dzisiejszej nocy w czwartej kwarcie, jak już robiło się gorąco, on to zareagował. Prosty set na strefę ustawiony, z czego się udało zdobyć 2 i potem jeszcze 3 punkty. I rzeczywiście jakby ofensywnie to wygląda na te możliwości, ten skład personalny, jaki mają oprócz Luki, wygląda ok. Natomiast jaki jest pomysł w obronie na tą serię? Bo ja go szczerze mówiąc nie widzę. Znaczy, mówisz, tak, że zdobyli w sumie 70 punktów we dwójkę w tym meczu numer 2, tak? To 117-126 się skończyło dla Golden State. No i co z tego, że rzuciliśmy 117, a Golden i tak rzucili więcej. Tyle, ile potrzebowali więcej. No tak, no Golden, to widzimy to, co widzieliśmy tak naprawdę w serii z Suns, tylko w serii z Suns udało się Dallas jakoś odpowiedzieć, czyli głównym targetem rywala jest znowu Luka Dončić i wszystko, co ma iść, to idzie przez Lukę Dončicia. I tak samo jak po drugiej stronie, w momencie, kiedy Luka chce switchować na Curry'ego, to Curry wyskakuje do Luki, daje czas na powrót Wigginsowi i wraca do swojego zawodnika. No tak w Dallas muszę się z tobą zgodzić, że nie widzę czegoś takiego, że tu jest większy problem już. Nie ma większego pomysłu jakby, no. Tutaj upatrywałbym jakby problem, ale też upside jeszcze, jakby możliwości tego zespołu w latach powiedzmy, no pewnie już przyszłych, a nie teraz. żeby pod tym kątem gdzieś próbować też rozwijać zespół, rozwijać też swój warsztat jako trenera, no bo widać, że tutaj no nie ma jakiejś takiej sensownej koncepcji, no bo naprawdę o obronie Golden State można mówić mnóstwo rzeczy, tam się dzieje tyle rzeczy, w jakiej żadnym z zespołów, które grają do tej pory jeszcze się nie dzieje, a nie wiem, czy w ogóle się działo u któregokolwiek z zespołów, które grały w playoffach w tym roku. Strefy, jakieś miksy z box and one, różna obrona pick and rolli, jakieś press switche, gdy próbują Kerego czy tam Jordana Poola wyciągnąć na pick and rolla, to tam już jest switch w połowie drogi, żeby on w ogóle do pika nie dobiegał. No naprawdę, widać, że tutaj lekcje są bardzo mocno odrobione pod tym względem w Warriors, a w Dallas tego nie widać, jakieś proste rozwiązania raczej są stosowane, które nie do końca przynoszą efekt, bo jak sobie przejrzysz, to 112, 126 i w najgorszym momencie Warriors rzuciło 109 punktów w tym meczu numer 3 i 109 również rzucili w meczu numer 4 przegranym, ale to jakby do tej pory i tak wystarczało na Dallas. Także tak, dokładnie. Stafie Dallas Mavericks. Tutaj musimy szukać poprawy. Też na pewno jest, bo z drugiej strony, jeżeli mamy patrzeć na drużyny, które gdzieś tam jeszcze kombinują w obronie, to pewnie za Golden byśmy postawili Miami Heat, ale Miami Heat mają zupełnie innych wykonawców, na pewno gorszych niż to, czym... Chociaż gorszych? Czy gorszych w obronie? Defensywnie nie powiedziałbym, że defensywnie gorszych. Nie gorszych, ale... Właśnie to jest też trochę niespodzianka, że Dubs, że grają taki defense, że okej, oni są ultra utalentowani ofensywnie i o tym wiemy, i też ciężko tak naprawdę, trochę usprawiedliwiając Mavs, ciężko tutaj coś wymyślić tak naprawdę, gdy przeciwko tobie biegają tacy goście, którzy właściwie z każdej pozycji grożą rzutem, penetracją i tak dalej. Grają bardzo taki basket oparty też na dzieleniu się piłką, więc to nie jest taki iso ball typowy, więc ciężko się to broni, ale na pewno jakieś rozwiązania można szukać. Zaraz dążę do tego, że niesamowity postęp po prostu w obronie ten zespół zrobił i już nie możemy mówić, że Steph Curry jest jakimś łatwym celem w obronie, bo nie jest do końca już łatwym celem, nadal jest powiedzmy szukany, ale to już nie jest tak, że Steph jest łatwy do ogrania, nie? Draymond Green jest jakby sercem tego wszystkiego, Kevin Looney jest tym, czego właśnie, tak jak mówisz, jakby czego potrzebują Warriors. Tak, ale tu musimy się, Mikołaj, temat będzie się pewnie przywijał a propos Paytona Pritcharda, bo o nim sobie pogadamy, w naszych prywatnych rozmowach to gdzieś jest jedno z częściej przywijających się tematów, nazwisk zawodników. Jakby Stephen na swoje warunki jest dobrym defensorem, tylko jeżeli Luka go bierze 1 na 1, to wiadomo, że Luka już ma przewagę wzrostu, i też gabarytów fizycznych, i fizyki nie oszukasz, tak? Ciężko jest, żeby niższy i co by nie mówić, lżejszy Stephen Curry był w stanie przykryć Lukę Dončicia, jednego chyba z najbardziej utalentowanych zawodników ofensywnie w lidze. Tak jest. A co do porównań Luki do Hardena, to ja bym, nie wiem, czy tak 1 do 1, styl gry trochę można powiedzieć, że tak, bo rzeczywiście holuje tą piłkę, gdzieś tam gra i do rzutu, do penetracji, chyba lepiej kreuje zawodnikowego w drużyny niż James, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to taka trochę bardziej, bym powiedział, hybryda takiego Jamesa Hardena z LeBronem. Tak bym to określił, jakbym miał porównać go do kogoś. I jeszcze tak kończąc temat Luki, to nie wiem, czy możemy wymagać czegoś więcej od Luki Dončicia, bo jeżeli spojrzymy sobie na jego liczby, dzisiejszy mecz zaniżył mu procentowe skuteczności, ale zdobywa średnio 33 punkty na 43% z gry, mówię, dzisiejszy mecz zaniżył, i 37,5% za 3, Luka Dončić 38% za 3 przy 10 próbach, to jest, jak na niego, to są świetne liczby, za 3. Tak. Szczególnie, że do tej pory jakby koledzy nie dojeżdżali, tak jak mówiliśmy, i musiał brać też więcej tych rzutów i trudnych rzutów niż pewnie by chciał, albo niż by tego drużyna potrzebowała, gdyby Reggie Bullock trafił chociaż 2 na 10 w przednim spotkaniu. Tak, to już by zdecydowanie zmieniło cały układ. I co, przechodzimy do Bostonu? Możemy przejść do Bostonu. To zaczynaj. Ja zaczynaj? Zaczynaj. Też dziwna seria, dziwna seria, bo mamy wynik 2-2, a w kwartach jest 3. Kwarty tak naprawdę, 3. Bo nie liczę tej czwartej kwarty z wczorajszego spotkania, bo to już był garbage time od połowy trzeciej kwarty tak naprawdę, a jest 2-2. I o ile po pierwszym meczu przegranym, zresztą rozmawialiśmy o tym, że byłem dość spokojny o przebieg serii, bo No bo jakby przed meczem wyjęte zostały dwa główne organy obronne, czyli Al Horford i Marcus Smart. Nie umniejszając jakby roli Roberta Williamsa, bo on też wykonuje kapitalną pracę. Jest takim łataczem wszystkiego, można powiedzieć. Natomiast no jakby sterują tą obroną Horford i Smart. No jeżeli wyjmujesz no, mózg i serce obrony, no to jakby nie oczekuj, że płuca i wątroba to pociągną dalej. Więc ten przebieg pierwszego meczu był taki, że bardzo mocno Celtics złatali po prostu te dziury, które mieli i szukali jakichś matchupów. Widać, że to było dość mocno improwizowane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało przed serią finałową, finału konferencji. Przypomnę, że tam Horford wypadł właściwie przed samym meczem z powodu protokołów covidowych, bo się źle czuł i zrobili mu jakiś niejednoznaczny test. To w ogóle jest absurd. A Marcus Smart tam się zmagał chyba z kostką, stopą czy z czymś tam, coś go bolało, no, tam mógł grać. O ile o Smarcie było wiadomo, że nie będzie grał i to no, myślę, że ten wypad Horforda przed samym meczem był tutaj kluczowy. Pomimo tego Heat jakoś nie dominowali w tym spotkaniu, no mieli powiedzmy przewagę przez większość czasu, ale... Trzecia kwarta tam w pierwszym meczu była. Tak, tam trzecia kwarta, no, w sumie tak, no, nie dominowali, do przerwy Boston prowadził i trzecia kwarta zaważyła o tym, ale jakby mówię, przy przebiegu tego meczu ja byłem spokojny. No i jakby drugi mecz był odzwierciedleniem tego, co mówiłem, chłopaki wrócili, Smart zrobił prawie triple-double i Boston wyglądał jak po prostu zespół lepszy zdecydowanie. Tam 127-102, jeśli dobrze widzę, tak, dobrze widzę. I dominacja właściwie od A do Z, bez jakiegoś tam spektakularnego występu niczyjego, tylko właśnie taki, oprócz Smarta, który miał prawie triple-double, no to tak 27 punktów Tatuma, solidny Brown, dycha od Horforda, 19 od Granta Williamsa, no i generalnie kontrola w tym meczu. No i potem jest game free i nie wiem, co w ogóle powiedzieć o tym, no bo jakieś, ja byłem przekonany, że Celtics 3-1 będą prowadzić po meczach w grudniu. No i czwarty mecz to potwierdza, bo to jest dominacja właściwie od pierwszej kwarty, tam chyba było 16-1 nawet, albo 18-1 w pierwszej kwarcie. Tak. 18-1 było. Takie wyniki na U12 rozgrywkach moich dziewczynek są, a nie w finale konferencji NBA. Natomiast no tutaj, a znowu w meczu trzecim Celtics w ogóle nie dojechali na pierwszą kwartę i pierwsza kwarta ustawiła właściwie spotkanie, gdzieś tam gonili, a nie dogonili. No i tutaj można powiedzieć, że Tatum nie dojechał, tak? No bo 10 tylko od Jaya i właściwie bardzo taki występ bezbarwny wręcz, bym powiedział, przeszkadzał Tatum na boisku niż pomagał. Więc dziwna seria, no nadal jeżeli miałbym postawić jakieś pieniądze, to bym stawiał w ciemno na Celtics, bo oni w ogólnym rozrachunku wyglądają lepiej, są lepsi po prostu, no ale, ale trochę taka seria też naznaczona kontuzjami, jakimiś urazami drobniejszymi, większymi, tu ktoś wyjdzie na kwartę, wróci po połowie kwarty, tu ktoś nie zagra w jednym meczu, tu ktoś w drugim, przecież te listy potencjalnie kontuzjowanych przed każdym spotkaniem to się je skroluje, to no jakby trochę, znaczy nie trochę, a na pewno to wpływa na to, co się gdzieś tam dzieje na boisku i jakie są wyniki poszczególnych, także no nie fajnie, że kontuzje tak tutaj na to wpływają, ale no seria jest jaka jest pod tym kątem fizyczności. No i trzeba się z tym po prostu liczyć i zmierzyć i mam nadzieję, że Celtics to dźwigną. Masz jakieś ciekawe statystyki z tej serii? Z tej serii? Jedną mam, tak, mogę to zaraz czytać. A propos tego, co powiedziałeś o Robercie Williamsie, w spotkaniu, w którym Roberta Williamsa zabrakło, to był chyba mecz numer 3 właśnie, bo Bam Adebayo zdobył 31 punktów, 10 zbiórek, 6 asyst, 4 steale. Spotkania, w których Robert Williams i Bam Adebayo byli razem na parkiecie, w tym czasie center Miami Heat zdobywa 8,3 punktu, 6,3 zbiórki, 1,6 asysty i 0 przechwytów. Robert Williams, jesteś kryptonitem dla Bama Adebayo. Ale już pomijając te ciekawostki statystyczne, to tą serię możemy opisać przez trzecią kwartę meczu numer 1, pierwszą kwartę meczu numer 3 i pierwszą kwartę meczu numer 4. Jakby te kwarty, gdzieś tam wydzielając z całych spotkań, opisują nam, co w tej serii się dzieje, czyli dzieje się coś, co tak naprawdę ciężko nam z logicznego punktu widzenia jest jakkolwiek opisać, bo zbieraliśmy materiały, filmiki, wycinaliśmy akcje pod analizę meczu numer 1 i tam był na przykład moment, w którym Jayson Tatum zalicza 3 straty w 3 kolejnych akcjach I to nie, straty te nie wynikają z jakiejś fenomenalnej obrony Miami Heat, tylko z jakichś totalnie takich, no, nie wiem jak to nazwać, podań Jaysona Tatuma. Od niechcenia takich, no jak to byś nazwał te podanie, Mikołaj, bo to było takie... Niechlujne. Niechlujne, o właśnie. Tego co szukałem. Niechlujne podania Jaysona Tatuma. I tam chyba raz jeszcze był jakiś drive, który też wbił się w trzech gości i to nie miało żadnego sensu powodzenia w tych trzech akcjach. A dwa to były właśnie takie podania. Nie wiem, no to, na co na pewno narzekam patrząc na Boston Celtics, to jest ich nieregularność, bo to może ich zabić. Patrząc na to, jak już później takie Golden State nie będą im tego wybaczać w żadnym wypadku. Wiesz co, jakby ta nieregularność jakby bardzo... Bo to nie jest tak, że no, nie wiem, że tam Celtics nagle zaczynają pudłować po prostu, czy tam nie trafiają, czy właśnie tak, czy, tak jak mówisz, nie wiem, gdzieś tam wszyscy zaczynają tracić piłki, wykopują je na out i tak dalej. Tylko nagle jakby z tej płynnej gry takiej, którą Boston ma, tego podzielenia się piłką, wymienności pozycji, takiego fajnego flow, nagle to siada momentalnie, Jayson bierze piłkę i zaczyna się izolować. I teraz jeżeli z tej izolacji coś się uda, no to powiedzmy, że ten moment jest gdzieś tam przetrzymany. I tak jak mówisz, to jest ten moment nieregularności. Czasami ten moment jest zakłamany, bo rzeczywiście Tatum bierze piłkę albo Brown bierze piłkę, gdzieś w tej serii trochę mniej, bo on tam widać, że nie jest zdrowy Jaylen Brown w tej serii i on już nie będzie zdrowy chyba w tych playoffach. Ale punktuje lepiej od Tatuma średnio patrząc. No tam jeden mecz mu zawyżył, bo tam 40 punktów w jednym meczu. Ale generalnie jest taki trochę taki omku. I czasami są te momenty nieregularności, o których mówisz, trochę są przekłamane, bo ktoś tam właśnie weźmie piłkę, te 3-4 posiadania są przełamane jakąś izolacją i potem Celtics wracają do swojej gry. Gorzej jak ten moment nie zostaje przełamany i taka kula śniegowa się zaczyna zbierać i ona rośnie, rośnie i potem są właśnie takie kwiatki jak te 3 straty pod rząd, jakieś kontestowane rzuty, no są nieregularne. Tak, brak decyzyjności, bo tam też pamiętam był chyba Derrick White, który mógł sobie spokojnie rzucić jumpera tak naprawdę chyba z 2 metrów od kosza, a próbował nagle z jumpera zrobić alley-oopa, chyba do Roberta Williamsa tam była taka sytuacja. No, natomiast w momencie, gdy gdzieś tam Celtics złapią to swoje flow, no to ogląda się to pięknie, no jakby mnogość rozwiązań, ekstra pasy, te trójki, no właściwie z wykreowanych czystych pozycji po jakichś dodatkowych podaniach, mnogie penetracje, rozrzucenia, jakieś pick and rolle na short rollu, Al Horford rzucający lotki do Roberta Williamsa, naprawdę, no jest tam jakby opcji sporo wykorzystują, no tylko mówię, w momencie, gdy są w tym rytmie i tak jak mówiliśmy, że to będzie łatwiejsza seria niż te dotychczasowe dla Celtics, no to tak jak mówię, no w ogólnym rozrachunku generalnie wygląda to tak, że Celtics są drużyną lepszą na ten moment, ale no wynik jest jaki jest, więc do końca nie można być pewnym. Jestem ciekaw jak się Heat zbiorą po tym meczu 4, bo jakby to co tam się wydarzyło w tej pierwszej piątce Miami, te grafiki, które tam fruwały po internecie, że tam wszyscy 18 punktów pierwszej piątki w całym 0 na 11, 0 na 10, 0 na 7, no właściwie no, nikt tam z tej pierwszej piątki nie mógł do kosza trafić. Prawie 9 minut bez punktów, tam jeden punkt był z osobistych chyba PJ Tuckera czy Bama Adebayo. Ale z gry dopiero po 9 minutach tam praktycznie trafili, 8,5 minuty im zajęło trafienie z gry i to trafił Victor Oladipo. I gdyby nie ten Oladipo w meczu 4, to naprawdę by się skończyło jakimś masakrą, bym powiedział. Także jestem ciekaw, jak się teraz zbiorą, no na pewno im pomoże im na pewno to, że wracają na Florydę i będziemy grać w Miami, więc na pewno to będzie im plus. No i też kwestia, kto zagra w Bostonie tak naprawdę, kto będzie zdrowy, w jakiej dyspozycji będzie Jaylen, czy Smart w ogóle wróci, bo to jego skręcenie kostki, on teraz nie grał w tym ostatnim meczu ze względu na tą kostkę, to wyglądało strasznie. To tak, jakbyś, no tam, to że wrócił, klatka, to szacun. To stop klatka to jest właściwie, jak ja zobaczyłem stop klatkę, bo najpierw gdzieś tam zobaczyłem, to myślałem, że jest złamana noga, nie? Że to już jest po chłopie, a tu się okazało, że wrócił, rozmawiałem o tym z kolegą fizjo, mówiono, że są takie możliwości, że czasami się tak dobrze poukładają ścięgna i tak dalej, że jakby nie sieje to większego spustoszenia, choćby się wydawało, że sieje. Natomiast no jestem ciekaw, jeżeli wróci, to w jakiej formie i tak dalej, i tak dalej. O Paytonie Pritchardzie. plusik dla Paytona po raz kolejny w tych playoffach. To, jakie mamy swoje wnioski a propos Paytona Pritcharda? Ja napisałem, że fajnie by go było naturalizować w reprezentacji Polski. Tak, to pierwsze. A drugi wniosek to do Ciebie napisałem, że gdyby w koszykówkę grali tylko ludzie tam do 1,85 m, to byłby bardzo dobrym obrońcą. Tak, takie kategorie jakby były, tak jak w sportach walki. To wagowe, tak. Wagowe to tutaj warunki wzrostowe i tak, taki case tych małych zawodników, że oni jakby są niedoceniani często w obronie ze względu na swoją fizyczność, ale Payton jakby porusza się bardzo sprawnie, jest w stanie wiele rzeczy przewidzieć w tej obronie, jest inteligentnym gościem. Także taka dla mnie cały czas niespodzianka im plus tych playoffów, że on gra takie duże minuty i takie solidne minuty. Chociaż przed tą serią mówiłem, że będzie grał dalej, bo ta jego trójka jest bardzo ważna. Tak. No i porównując... I też przy okazji braku Smarta w meczach potrafi sobie gdzieś tam pokozłować, wykreować też partnerów, także bardzo proszę. Porównując takiego Pritcharda do chociażby Jordana Poola, to na pewno w defensywie 100 razy bardziej będziemy mieć Paytona Pritcharda niż Jordana Poola, mimo że Poole jest wyższy chyba tam o 8 cm, jak teraz spojrzałem. Bo mówimy cały czas o serii Boston Miami, a mówimy tylko o Bostonie. Z perspektywy Miami pierwszy mecz, 41 punktów, jak dobrze pamiętam, Jimmy'ego Butlera. Tak, dobrze pamiętam, 41 punktów. To było chyba jedne z najcichszych 41 punktów, jakie widziałem od dawna. Iż po pierwsze pomijam to, że nie trafił żadnej trójki, co też już gdzieś odbiera mu tą spektakularność. Po drugie, tak naprawdę z tego meczu zapamiętałem chyba dwa takie naprawdę widowiskowe rzuty i to chyba były fadeaway'e, więc coś dla fanów koszykówki lat 80., 90. No i do tego dodajemy 17 punktów zdobytych z linii rzutów osobistych. Więc tak jak do Ciebie napisałem, moim zdaniem to było jedne z najcichszych 40 punktów od bardzo dawna. Tak, tam sporo punktów z konterki, gdzieś tam sobie wyrzucił 1-0, tutaj z biurka, tu jakiś fake, no i do tego te rzuty wolne, które jakby szczególnie oglądając mecz z odtworzenia, no to ja je przewijam, więc... Nie analizujesz. Nie analizuję rzutów wolnych, natomiast Jimmy jest tym, kim jest przez całe playoffy, i jakby... Powiedzmy, że oprócz tego meczu czwartego, gdzie całość jakby hit zawiodła razem z Jimmym, to on do tej pory za każdym razem dojeżdżał, tak? Można się było w poszczególnych spotkaniach doczepić, bo raz wystrzelił Adebayo, a w pozostałych meczach jest cichutki. Strus jest bardzo nieregularny na razie tak naprawdę. Jakby cała ta mafia, właśnie Strus, Vincent i Caleb Martin, jako trójkę ich taką widzę rotujących się tam, nie są chyba aż tak produktywni jak w poprzednich seriach. Tyler Hero w meczu numer 1 wyglądał bardzo dobrze w tym pierwszym spotkaniu, w meczu, a po pozostałych meczach to szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć, czy grał. Chyba w meczu numer 2, ale tam jakby Celtics zdominowali. Ale myślę, że mimo wszystko w tym meczu numer 4 było widać jego brak, bo nie było gościa takiego, który gdzieś właśnie w tym drugim unicie mógłby sobie troszkę na lepszym poziomie pograć na piłce. Jednak było widać jego nieobecność. No i też tutaj jak mówimy o gościach, którzy grają na piłce, Kyle Lowry widać, że nie jest zdrowy. No i z tej serii ja pamiętam tylko mecz numer 3 jego, bo to był naprawdę... Było widać, że Kyle Lowry grał w tym meczu, bo podkręcał tempo i to też widać gołym okiem, że jak Lowry... Kyle Lowry chyba to był jedyny mecz, w którym grał. W którym grał, czy w którym grał na jakimś poziomie? W meczu numer 1 go na boisku nie było. Ten trzeci mecz miał... W trzecim meczu grał, nie grał na jakichś wybitnych liczbach, ale rzeczywiście dyrygował fajnie tym atakiem. On jest takim jakby głównym, powiedziałbym, tempomatem zespołu, nie? Wie kiedy przyspieszyć, wie kiedy zwolnić, a tego często hit brakuje. Natomiast tutaj o tym czwartym meczu ciężko cokolwiek powiedzieć, bo to mówię, Na wejściu już było po meczu, po pierwszej połowie już 35 punktów przewagi, coś koło tego. Tak, w trzeciej kwarcie jeszcze powiedzmy oglądałem to spotkanie, tak patrząc, czy przypadkiem tam się coś głupiego nie wydarzy, bo trzecia kwarta Celtics lubią coś odstawić, natomiast po trzeciej kwarcie już właściwie mecz był do wyłączenia, bo nic się tutaj nie mogło większego wydarzyć. Więc Kyle Lowry na razie zagrał w 2 meczach, z czego grał w 1 meczu. I tak jak mówię, oprócz Jimmy'ego Przepraszam, jeszcze Jimmy. Jimmy miał jeszcze jeden cichy mecz tam, kiedy Adebayo wystrzelił. Rzeczywiście on tam zszedł w meczu w trakcie tego spotkania w ogóle z boiska. Więc to też kolejny znak zapytania, który sobie musimy... Tak, bo to była ta kontuzja, ten jego jakiś uraz. Bo tak, no bo on zszedł z kontuzją i w meczu numer 4 grał już, ale grał tak jak cały zespół, więc czy ta kontuzja jakby go nie spowolni w tej chwili. Więc no to jest kolejny gdzieś tam znaczek zapytania przy hit. A reszta, no nie wiem, jakoś tak, taka szarzyzna trochę. Tak, no i PJ Tucker, czy nie, chociaż w jego przypadku też był problem zdrowotny, nie wiadomo było, czy zagra. Chociaż PJ Tucker to jest gościu, który ma bronić. I stać w kornerze i gdzieś tam rzucać trójki, które w tym sezonie rzucono naprawdę najlepszych chyba w jego karierze w ogóle skuteczności. W trzecim meczu rzucił 17 punktów, miał 3 steale, to był ten jego najlepszy mecz. To jakby all around, oprócz tego, że Butler wypadł w trzeciej kwarcie, no to jakby to był najlepszy mecz Miami pod względem takim całościowym. Ale dobrze zaczęto właśnie tą pierwszą kwartę. Więc tyle tak naprawdę o Miami. Jakby te matchupy, o których mówiliśmy, się przed serią trochę sprawdzają, że gdzieś tutaj te matchupy, o których mówiliśmy, jak się będą bronić, zawodnicy się sprawdzają, chociaż rzeczywiście gdzieś tam Adebayo częściej jest broniony przez Roberta Williamsa, gdzie ja obstawiałem, że raczej Horford będzie oddelegowany do Bama Adebayo i po tym pierwszym meczu mówiłem, że tam Horforda brakuje. Niemniej Horford i tak jest kluczową w ogóle postacią w tym zespole po obu stronach parkietu tak naprawdę. Więc te matchupy się sprawdzają i zobaczymy. Mecz numer 5 znowu można powiedzieć, że najważniejszy mecz serii, co nam pięknie udowodniła poprzednia seria, że wcale tak nie jest. Natomiast dzisiaj myślę, że sobie może nawet na żywo ten mecz obejrzę, że tak może wstać, ale może... No i a propos tego właśnie, co mówisz, wzrostu i warunków fizycznych, no to Boston zbiera 7 piłek więcej niż Miami w tej serii, a na przykład Golden zbiera 10 piłek więcej niż Dallas, czyli to pokazuje, że kto wygrywa walkę na tablicach, nawet w 2020 roku przy trójkach, to lepiej wygląda w serii. Na pewno tak. To nie jest zawsze, ale w tym przypadku tak to wygląda. Ja tam uważam, że to jest overrated trochę, te zbiórki są trochę przesolione, ale teraz mi się przypomniał nasz pierwszy wniosek właściwie po pierwszym meczu, że jak Boston będą w pełnym składzie, to fizycznie będzie pogrom. Tak, i tak jest. To oddają. I tak jest. Jakby bardzo mały zespół wygląda Miami Heat przy takim pełnym Bostonie. Mimo, że też w swoim składzie mają i PJ Tuckera, i Jimmy'ego Butlera, i Bama Adebayo, a i tak wyglądają na małych mały zespół przy Bostonie. Co tylko pokazuje, jak ciekawym ewentualnie matchupem, wybiegając w przyszłość, może być już rywalizacja Golden State z Bostonem. O ile Boston będzie zdrowy. Zdrowy. Obym mógł sobie to obejrzeć, bardzo bym się z tego cieszył, byłbym rad, gdyby tak do takiej serii doszło, bo jest trochę tych znaków zapytania przy Golden State, bo tak naprawdę co serię mamy jakiś tam znaczek zapytania, czy oni aby na pewno są tacy dobrzy, jak się to wydaje. Mamy też trochę znaków zapytania przy Bostonie, szczególnie przy ich zdrowiu, no i sprawdza się też to, co mówiłem przed playoffami, że jakby bardzo krótki tutaj jest, małe pole manewru i tutaj każda absencja, każdy wypadek, każde wypadnięcie zawodnika z rotacji tej 8-osobowej podstawowej, no to już jest naprawdę duży ból dla Celtics, a jak już 2 wypadnie na raz, no to właściwie są to dziury nie do połatania, bo nie ma czym. Więc to też są takie, powiedzmy, takie pytania, bo ta seria z Heat, pomimo, powiedzmy, przebiegu poszczególnych meczów, ona będzie kosztowała sporo zdrowia. Na pewno, dokładnie. Jeszcze kolejna z ciekawostek, które gdzieś tam między sobą wymieniliśmy. Derrickowi White'owi urodziło się dziecko i podobnie jak Fred VanVleet 3 lata temu, Derrick White wskoczył, nie wiem, chyba jedno spotkanie czy 2 zagrał po powrocie z narodzin dziecka, ale wygląda lepiej. Pierwsze było jeszcze takie fatalne, takie bezpłciowe. Zerowe bym powiedział, z zerowym dorobkiem. Ale ten mecz numer 4 najlepszy w playoffach. Tak, bardzo dobrze zaczął, tam się 3-3 z gry, 7 punktów pierwszych Bostonu w ogóle rzucił, potem trochę ucichł, 1-8 za 3 skończył, ale taką linijkę miał all around, zbiórki, asysty, blok, 3 steale, trochę wszystkiego, więc pod nieobecność Smarta, powiedzmy, że wszedł trochę w jego buty. Nie, jestem ciekaw, jak będą się sobie sprawdzić, jak wygląda stan rywalizacji w sezonie zasadniczym pomiędzy Golden a Bostonem. Bo tak patrząc na zdrowe składy w obu drużynach, no to może być naprawdę dobra seria, bo patrząc na obwód, Marcus Smart będzie na pewno na Kerrym. Zobaczymy, jak tam reszta. No i Kevin Looney zostanie rzucony już na naprawdę głęboką wodę. On będzie musiał tam się bić z Robertem Williamsem, z Alem Horfordem, no i z tymi wszystkimi wysokimi zawodnikami Bostonu. No więc tak naprawdę ewentualnie, gdyby do takich finałów NBA by doszło, to Kevin Looney wbrew pozorom byłby jednym z istotniejszych zawodników w tej rywalizacji po stronie Golden. Myślę, że mogło. Dużo by od niego zależało. Może jednym z istotniejszych by nie był, ale dużo by od niego zależało na pewno. Myślę, że już będą sami istotni ludzie wtedy. Ale jedno jest pewne, że Boston na pewno będzie miał jakiś pomysł na obronę przeciwko Golden State, jeżeli by doszło do takiej serii. Nie będą się bezczynnie przypatrywać temu, co robią przeciwnicy, tylko rzeczywiście będą próbowali coś kombinować, zmieniać, mieszać i zrobić to sposobem, bo mają ku temu wykonawców, jak te play-offy pokazały, mają też ku temu, powiedziałbym, osoby, które wpadają na takie pomysły, wymyślają to i tworzą jakieś rozwiązania. Patrz, seria z Brooklyn Nets, zresztą z Milwaukee też. Więc jak najbardziej. No tak koszykarsko to tak jak mówiłem, no najfajniejsza seria finałowa, jaka mogłaby z tych czterech zespołów się wykluć, które pozostały w grze, no to właśnie ta, no tak przynajmniej dla mnie, jako kibica, powiedzmy tam jakiegoś raczkującego trenera, to koszykarsko najfajniejsza seria zdecydowanie do oglądania. Mikołaj, myślę, że jeżeli chodzi o finały konferencji, na ten moment powiedzieliśmy wszystko, co powiedzieć chcieliśmy. A został nam temat dzisiejszy, najświeższy z tego wszystkiego, nawet chyba, chociaż nie świeższy od samego meczu, chyba Golden Dallas, ale też z dzisiejszej nocy All NBA. Mamy 3 składy All NBA i tak szybko sobie o nich porozmawiamy. Myślę, że też nie ma co się rozgadywać na ten temat. Pierwszy wygląda tak. Czekaj, bo ja muszę to znaleźć, bo to ty sobie znajdź w tym czasie, a ja przeczytam te składy, bo pierwszy zespół to jest Devin Booker, Luka Dončić, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo i Nikola Jokić. I czy masz do tego składu jakieś zastrzeżenia? Jak tak, to jakie? No bo wiemy też, że w odróżnieniu do tego, o czym my rozmawialiśmy i sami na ten temat dyskutowaliśmy, jednak nie ma miejsca dla 3 centrów. Bo my chcielibyśmy tutaj jeszcze zmieścić Joela Embida na pewno. Miałeś rację, rzeczywiście jakby pozycje mają tutaj znaczenie, więc przepraszam bardzo. Natomiast w takim układzie Joel Embiid jest skrzywdzony trochę, nie? Bo podejrzewam, że jakiś bonusik za first All-NBA team też był w jego kontrakcie zapisany, a w tym układzie nie jest teoretycznie w najlepszej piątce, pomimo tego, że był do samego końca rozpatrywany w rozmowie o MVP, więc trochę jest to absurdalne dla mnie, ale broni się to tym, że oczywiście się zawodnicy są podzieleni pozycjami. Jakby Janisa nie mam tych składów, które my typowaliśmy, już je usunąłem, nie pamiętam, ale pamiętam, że Janisa na pewno typowaliśmy, Lukę typowaliśmy, chyba Devina Bookera i Jokicia chyba też typowaliśmy z tego, co kojarzę, bo stwierdziliśmy, że wrzucimy kogoś z Suns i Jokić był na pewno. No i moim 5. wyborem był właśnie Joel Embiid. Skokuje tutaj Tatum. Ja chyba Tatuma dawałem, jak dobrze pamiętam. Ja nie uważam, żeby Tatum był lepszym zawodnikiem niż Joel Embiid, ale okej. Właśnie, a Devin Booker nad Ja Morantem tylko ze względu na to, że jednak pierwsze miejsce, najlepsza drużyna sezonu regularnego? No chyba tak, Bo z mojego punktu widzenia, gdybym miał wybierać za ten poprzedni sezon zawodnika, który gdzieś bardziej mi zapisał się w pamięci, który robił bardziej fantastyczne rzeczy, bo obaj zawodnicy robili fantastyczne, to pewnie Ja Morant, tak? Ja Morant jest też jakby generatorem highlightów trochę, nie? Więc on łatwiej zapamiętuje w pamięci i łatwiej jest go polubić mimo wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ma tą przewagę, jeżeli chodzi o social media i wszystkie te rankingi. Drugi skład to jest Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid i Ja Morant. I myślę, że I chyba wreszcie to też mocno pokrywa z tym, co my jakby ustalaliśmy. Ja pamiętam, tak, wiem, że Demar tam na pewno u nas był, u jednego z nas był w drugim składzie, u jednego w trzecim chyba. Tak, tak, ale ja tutaj miałem w drugim zespole Jaysona Tatuma, no bo on jakby spadał z pierwszego teamu. Był Durant, Embiid był wyżej, u mnie Morant był, chyba Steph Curry też tutaj był. Wydaje mi się, że jakby to się pokrywa. Nie wiem, czy Kata tutaj nie miałem, ale nie pamiętam. Ale wiem, że Kat jest w trzeciej piątce, więc... Kat jest w trzeciej piątce. Kat jest razem z Chrisem Paulem, Trey Youngiem, Pascalem Siakamem, LeBronem Jamesem. Tak wygląda trzecia piątka najlepszych zawodników tego sezonu NBA. Czy ktoś poczuł się urażony? Ktoś na pewno się poczuł, patrząc na to, że Chet Holmgren, czyli zawodnik, który dopiero będzie wchodził do ligi, mówi na jakichś tam rozmowach w trakcie Draft Combine, zapytany o to, kto jest najlepszym zawodnikiem NBA, on odpowiada, że ja za 2 miesiące, więc on też może poczuł się urażony, że nie zmieścił się w 3 najlepszych składach. No, czytam komentarze, bo na Twitterze odpaliłem zdjęcia, czytam sobie komentarze i zbytnio nie widać jakichś większych zażaleń. Pojawiają się komentarze, że drugi zespół jest lepszy od pierwszego, ale nie widać, żeby ktoś tam naprawdę mógł czuć się urażony, patrząc po komentarzach. Jimmy Butler, nie ma Jimmy'ego Butlera w tym. Tak, ale ja miałem Jimmy'ego Butlera jeszcze. Tak, ale Jimmy Butler miał bardzo mocne wejście w sezon. Później chyba 15 spotkań pauzował, czy coś koło tego, bo chyba na pewno pamiętam, że jakaś przerwa była. No ale czy z drugiej strony Jimmy Butler w momencie, kiedy już wrócił do gry, robił tak fantastyczne rzeczy? Tam też miał tą posuchę strzelecką za 3. O niej się mówiło w pewnym momencie sezonu. Zresztą Jayson Tatum też taką miał, gdzie nic mu nie wpadało tak naprawdę z załuku. Ale myślę, że za Treya Younga można było wcisnąć. Za Treya Younga, tak, czy nawet gdzieś tam się pokłócić i z Pascalem Siakamem, bo to pozycjami to pewnie bardziej na Pascala Siakama by padło. Więc no, myślę, że tu już zależy bardzo od tego, kto kogo preferuje i od jakichś indywidualnych upodobań. Ale z drugiej strony, poza tym, że zawodnicy mają w swoich kontraktach różne zapisy, jak chociażby to, że Spencer Dinwiddie zrobił chyba $100 000 czy ileś tam za awans do finału w konferencji, to myślę, że te składy wcale tak już nie elektryzują fanów w jakiś niesamowity, ogromny sposób. Na pewno dyskusja się pojawia, ale szybko mija. Tak, no bo tutaj jakby też pula zawodników nagrodzonych jest dużo większa, więc jakby nawet jeżeli ktoś tam jest wyżej, niżej, no to ostatecznie jest w tej 15 wybranych zawodników. No nie jest to tak, że wybieramy jednego czy tam 2, no, tylko jest ich więcej. Więc każdy gdzieś tam się znajdzie. No i też, Mikołaj, wracamy do punktu wyjścia, czyli do momentu, w którym to jest ogłaszane, bo sezon regularny skończył się tak naprawdę ponad miesiąc temu. Dzisiaj mamy 25 maj i dopiero najlepsze zespoły NBA są ogłaszane. Jeszcze ludzie żyją playoffami, nie żyją tym, co się działo w sezonie regularnym. I tak naprawdę nie oszukujmy się, ale wiele gdzieś tam tych wydarzeń z sezonu regularnego nam powoli zaczyna umykać, bo skupiamy się na playoffach i też no nie da się nie patrzeć na tych zawodników teraz przez pryzmat playoffów, bo ludzie żyją już zupełnie czym innym, więc dla mnie to jest niesamowita głupota, że te wszystkie plebiscyty po pierwsze są ogłaszane w jakimś nieznanym nikomu terminie, randomowo, tu wrzucimy sobie Rookie of the Year, tu jakiegoś najlepszego obrońcę, a tu poczekamy 3 dni, wrzucimy sobie skład najlepszych obrońców, na koniec wrzucimy sobie najlepszy skład NBA, a w międzyczasie jeszcze sobie pojedziemy do Serbii, do Stadniny Koni, do Jokicia i damy mu nagrodę MVP. Jakby to wszystko jest takie bez ładu i składu w żaden sposób. Trochę tak jest, ale może w tym takim poukładanym wszystkim, co w świecie dobrze jest, trochę takiej spontaniczności, żeby było. Ale fakt, że jest to po prostu wszystko za późno robione zdecydowanie i no to o tym już podejrzewam, że referaty całe były napisane i potoki wyplute, więc tak, więc to tyle. U nas chyba wszystko dzisiaj. No chyba wszystko. Jeremy Sochan był w Bostonie na... Właśnie, chciałem ten temat poruszyć, jak byliśmy przy Bostonie. Czy już wiesz, jak Boston zrobi ten myk, żeby z 53. pikiem awansować, powiedzmy, do top 12, żeby móc myśleć o wybraniu Jeremy'ego Sochana do NBA i patrząc na roster, nie nasz, tylko Boston Celtics, zastanawiam się bardzo, kogo oni by musieli oddać z tym 53. pikiem, albo nie wiem, no bo podejrzewam, albo przyszłoroczny pik wchodziłby w grę, tylko że no Boston jest na takiej fali, że za rok to też nie będzie wysoki wybór w drafcie, więc jakby nie widzę zbytnio manewrów, które umożliwiłyby Bostonowi awans aż na tak wysoką pozycję w drafcie, chociaż ten draft też musimy przyznać szczerze, nie jest jakoś przepakowany talentem, więc może taki Derrick White jest wart 12 czy tam powiedzmy 10 wyboru, ale czy Boston chce oddać Derricka White'a, który tak dobrze się sprawdził? Wiesz co, znaczy no, po coś na pewno ten test, jakby to zaproszenie dla Jeremiego było, no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Boston miał się tak przesunąć w górę i rzeczywiście gdzieś tam pozyskać ten pik w top, no tak jak mówisz, no 12 pewnie, 15 powiedzmy, licząc, tak? Ciężko mi sobie to wyobrazić, no bo tak jak mówisz, też ten roster Bostonu nie jest w tej chwili przepakowany, żeby można było oddawać zawodników. Wręcz jest, powiedziałbym, taki no, raczej ubogi w talent poza tymi rotacyjnymi zawodnikami. Natomiast wiesz, to też tak pod kątem przyszłościowym, wiesz, zaprosiliśmy Cię, pamiętaj o tym, jak kiedyś będziesz podpisywał kolejny kontrakt. My też Cię poznaliśmy, zobaczyłeś, jak u nas jest, my zobaczyliśmy, jak Ty się zachowujesz, porozmawialiśmy, uścisnęliśmy sobie dłoń. Ale wiesz, kto ma 12 pik, z którym, i to drugi w drafcie, z którym może wybrać Jeremiego? Oklahoma. Nie. Oklahoma? To nie, no, bo będzie od stycznia nie będzie grał już. Będzie za... Chociaż no, jestem ciekaw właśnie, czy jak rozrysowany jest plan Sama Prestiego, ale mówi się o tym, że właśnie Oklahoma, gdzieś tam wiesz, no teraz każdy rzuca plotki, no ludzie będą tym żyć, ale w kuluarach się mówi, że poniżej 12 Jeremy nie spadnie, bo jeżeli spadnie do 12, to podobno Presti sam pojedzie na lotnisko, jeszcze wyczyści Jeremiemu buty i limuzyną zawiezie go pod samą halę Oklahoma. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby trafił z 9 do Spurs. Tak, tylko w Spurs jest ten problem. Spurs mają wielu skrzydłowych, chociaż i ten Josh Primo, to też jest taki zawodnik z pogranicza, gdzieś obwodowy, skrzydłowy, ale bardziej chyba jednak obwodowy, ale jest i Keldon Johnson, no tam... Ale jak, znaczy wiesz, no bo to ja nie wiem, czego za bardzo się spodziewasz po Jeremym Sochanie w jego, jakby po jego karierze, też nie wiem za bardzo, czego się spodziewać, natomiast nie zakładam, że to będzie jakaś super gwiazda ligi. Nie no, ja gdybym teraz miał oceniać jakby jego... umiejętność, znaczy teraz on ma dopiero 19 lat, niedawno skończył, no, więc jakby, oczywiście, no, ale myślę, że Oji Anunobi. Ja nie chcę nikogo oczywiście nie skreślając, natomiast jakby nie szufladkując już na tym etapie, bo tak jak już jest bardzo młody gość i zresztą no, ja już tutaj mówiłem parę razy, że gdzieś tam powiedzmy obserwowałem sobie go od kadry, gdy był chyba w U15 w kadrze Polski czy U16, jakiej gdzieś tam się A wiesz, że chyba w wieku 14 lat, z tego co udało mi się ustalić, Jeremy dopiero zaczął codziennie trenować koszykówkę? Możliwe. No w każdym razie, jeżeli wiesz, masz się gdzieś rozwijać w odpowiedni sposób, żeby być wartościowym zawodnikiem w lidze, nieważne tak naprawdę w jakiej roli, no to nie ma chyba lepszego miejsca niż Spurs do tego. Tak, no Spurs i Nowy Orlean to są chyba dwie organizacje, które najlepiej uczą swoich zawodników rzucać. A to w przypadku Jeremiego, patrząc na ten moment, jest chyba najważniejszy punkt jego rozwoju. I od tego będzie wiele zależeć w jego dalszej karierze. No. Bo całą resztę jakby atrybutów na pewno posiada, ale wciąż jako kibic Oklahomy chciałbym widzieć Jeremiego w naszym składzie, w składzie kibiców Oklahomy. No bo patrząc na pozycję, to tak naprawdę no podejrzewam, że Jeremiah Erla Robinsona to Jeremy powinien wygryźć, tym bardziej, no, że jest 4 lata, czy nawet 5 młodszy od tego zawodnika, 19 lat, więc no mówię, słyszałem, że Presti bardzo by chciał mieć Jeremiego u siebie, więc ta 12 wydaje się być podłogą, jeżeli chodzi o wybór w drafcie. Zobaczymy, jak to będzie, ale jednak sam fakt, że będziemy już mieli Mikołaja Polaka w tym green zone, czyli w tej strefie zawodników typowanych do wyboru w loterii draftowej, którzy tam wychodzą, którzy są prezentowani i tak dalej, no to już jest coś, czego nigdy my jako kibice nie doświadczyliśmy i czego chyba niestety, ale obiektywnie mówiąc, poza Jeremym nie powinniśmy się spodziewać w najbliższej przyszłości. A to ciężko powiedzieć, Mateusz, bo to tak samo, Jeremy Sochan też wypłynął. Czy 3 lata temu byś powiedział, że on będzie wybierany w drafcie NBA? No nie powiedziałbyś. Także ja pierwszy raz usłyszałem o Jeremy, kiedy został MVP w reprezentacji Polski. To były jakieś mistrzostwa były, nawet nie wiem dokładnie. Ale wtedy gdzieś tam pierwsze informacje o nim się pojawiły. No MVP meczu, MVP turnieju, czy MVP turnieju jakiegoś. No to jakiejś młodzieżowej. Tak, eliminacji pewnie jakiś. No ale no to nie, no to wiesz, no jakby 5 lat temu, 3-4 lata temu jakby też nikt nie mówił, też się mówiło, że o, jeszcze na horyzoncie nie widać żadnego, który mógłby tam gdzieś dołączyć do NBA. Mówiło się, że powiedzmy tam, nie wiem, to Balcerowski gdzieś tam się przybąkiwało, że może ze względu na warunki. Przez chwilę gdzieś tam do Łukasza Kolendy przylepili eksperci taką łateczkę, że być może, bo on tam też na jakichś turniejach młodzieżowych dobrze wyglądał, jakieś zgarniał nagrody. Mhm. Taki rozgrywający teraz w Śląsku Wrocław gra, wiem, że ty polskiej koszykówki nie oglądasz. Ale a propos ciekawostek i polskiej koszykówki, to Mikołaj tobie pisałem, ale Oklahoma i Presti mają prawa draftowe do Szymona Szewczyka. Tak, słyszałem. Problem w tym, że Szymon Szewczyk ma już 49 lat i... Pozdrawiamy Szymona Szewczyka, bardzo, bardzo fajny zawodnik. Ale no raczej nie zagrał już w Oklahomie. Chociaż, no, mówię, dobry moment był na to wrzucenie tej ciekawostki w momencie, gdy Oklahoma zagrali wszyscy z ulicy zawodników. Tak, Oklahoma miała w ogóle takiego point guarda, już nie pamiętam jak on się nazywał, pod koniec tego sezonu, który za każdym razem rzucał półhakiem takim. Miał jakąś manię rzucania półhakiem. On idzie z layupem i rzucał półhakiem, nie wiem. No, ale wiesz, może jakby taka informacja dotarła do Szymona, to może sam by się zainteresował i jakby zgłosił swój akces do gry i odhaczyłby swój mecz NBA, bo chyba Szymon Szewczyk nie zagrał nigdy w NBA, z tego co wiem. Nie, tam wybrali go chyba Milwaukee Bucks i tak. W 2003 roku, w 2013 przedraftowali jego prawa do Oklahomy, ale pisałem tobie, jak musiały wyglądać te negocjacje. Tak, ale w ogóle jakby to też jest dziwne, nie? Jakie prawa w ogóle po tylu latach. No ciekawe to jest, jak to działa, jak to jest uregulowane. Myślę, że zobaczymy właśnie w przypadku tego MVP teraz Euroligi Micicia, tak? Micić, no bo tam podobno zainteresowanie się pojawia z drużyn NBA i właśnie to, co mnie ciekawi i będę chciał doczytać, czy prawa draftowe to oznaczają, że dana drużyna dzwoni przykładowo do Micicia i mówi: Micić, słuchaj, w następnym sezonie my ciebie chcemy, grasz u nas? Czy to jednak jest jakaś kwestia dogadania się z drużyną? Bo tego nie wiem. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to wygląda. No. Na pewno mają pierwszeństwo spośród innych zespołów, ale nie wiem, czy to jest na zasadzie takim, że wołamy cię i musisz przyjechać, chyba nie. No myślę, że to... Czy tam jest gra agentów i tak dalej, to nie jest takie proste. Tak. A propos jeszcze polskiej koszykówki i ciekawych rzeczy, to wczoraj był pokaz antybasketu w czwartym meczu finałów. Śląsk ostatecznie wygrał 3 punktami, bo no, pasjonujący widowisko naprawdę. Ale to też chyba trzeba powiedzieć, że finały PLK przebiły się do otwartej telewizji, tak? Czy to tylko jeden mecz był pokazywany w jakimś tam Polsacie otwartym? Nie wiem, czy w ogóle był. Na Polsat Sport Extra i Polsat Sport News chyba jest cały czas pokazywane. Nie jest w otwartej telewizji. Nie jest. Cały czas jest tam na tych Polsatach Sport. Ja akurat mam, więc oglądam. Bo żeby na halę iść we Wrocławiu, to wcale nie jest tak łatwo z biletami, poza tym są ultra drogie na finały. A ile kosztuje tak z ciekawości bilet na finały PLK we Wrocławiu? Wiesz co, teraz jak były ten pierwszy i drugi mecz, to można było jeszcze dorwać tam za ponad 100, ale w jakimś takim kijowym miejscu za koszem w ogóle, gdzieś daleko, za 100 zł. Jak dobrze patrzyłem, a takie za 200 zł gdzieś tam powiedzmy wzdłuż boiska, ale też daleko. No faktem, że ta na hali stulecia grają, więc to jest taka hala, że gdzie nie usiądziesz, to dobrze widzisz, że to jest taki obiekt. No ale to drogie. No. Finały, z drugiej strony. No i też się nie spodziewałem. Jakbyś miał tak iść, no nie wiem, z rodzinką 4-osobową, mama, tata i 2 dzieci, no to powodzenia. Ale no i tak chodzą ludzie, kibicują, więc spoko. Jest zrobiona strefa kibica pod halą stulecia w ogóle, z tego co wiem, więc tam też można iść oglądać. Tylko że wczoraj taka pogoda była skiszona z wieczorem, więc sobie w domu oglądałem. No, ale no generalnie to wczoraj antybasket. Tragedia, jakby koszykarsko-dramat. Okay. Tylko dla Travisa można oglądać tę serię. Póki co polecam sobie obejrzeć highlighty Travis Trice. Podobno ostatnie dni w polskiej lidze, bo już tam gdzieś podpisany w Europie na przyszły sezon, ale bardzo dobry zawodnik. No, co sezon się tak mówi, że dawno takiego zawodnika nie było, ale to naprawdę... Ale był chyba ten, że nie przekaźmy nazwiska, Ljungberg? No Ljungberg był, a tylko że on nie skończył sezonu, a tutaj Trice w ogóle też ciekawostka, bo Trice trafił do Polski przez to, że nie chciał się zaszczepić i on gdzieś tam grał we Włoszech, w jakiejś drugiej chyba lidze włoskiej i przez to nie mógł tam grać, czy musiał robić jakieś testy regularnie i to strasznie drogo wychodziło klub, no i jakby podziękowali sobie i trafił gdzieś tam jego agent do Polski i przyszedł do Śląska, a Śląsk wtedy grał w Eurocupie i żeby się podpromować trochę na Europę, to zszedł z oczekiwań finansowych i tylko się testował chyba przed meczami, żeby nie być chorym i się nie szczepił do końca, no i się wypromował. MVP ligi naprawdę kawał grajka, tylko że jakby fizyczność nie pozwalająca pewnie na skok piętro wyżej, ale w Europie myślę, że sobie pogra. Rozwijamy się, Mikołaj. Pierwszy raz tak duży segment poświęcony PLK na naszym kanale. Żeby mieć taki kącik PLK, chociaż ja tak staram się tam śledzić, ale nie jakoś super regularnie, ale no coś tam powiedzmy wiem. Dobra, ale żeby już dalej nie przydłużać, to myślę, że na dzisiaj sobie możemy spokojnie to zakończyć. Oczywiście nie powiedzieliśmy tego, ale wypada wspomnieć i poprosić Was o łapki w górę, subskrypcje, komentarze i podsyłanie naszego materiału jakimś swoim znajomym, kolegom, koleżankom, przyjacielom. Będziemy wdzięczni, że jak nasze grono odbiorców będzie się regularnie rozwijało, będziemy się regularnie spotykać i do zobaczenia. Do zobaczenia, jeszcze jedno, tak. Zaraz do zobaczenia, ale musimy Tomka to zmobilizować, bo za chwilę Liga Letnia Ostrowska rusza, więc może by tutaj jakiś taki magazyn OSW Summer League stworzyć na rosterze i o tym porozmawiać, bo Tomek jest komentarzem tej ligi. Moglibyśmy pomyśleć, tak, żeby jakiegoś live'a zrobić z tej okazji, dzień na przykład przed. Ranem boiska, Tomek jest komisarzem. Tak? To wy razem to robicie, tak? Nie, no ja gram. W sensie kiedyś mi pomagałem, ale już teraz mnie nie ma w Ostrowie, trochę dojeżdżam tylko na mecze, ale jestem weteranem boisk, nawet Hall of Famerem Ostrowskiej Ligi Letniej. Ojej. Jakie mamy wyróżnienia. Persona na rosterze. Ale to co, to twoja koszulka wisi na siatkach tam za koszami, czy? Nie, dostałem dyplom od Tomka. Ale to czekaj, to ten sam co dawaliśmy Zakowi Lawinowi, kiedy on chyba nie został wybrany do meczu gwiazd, to też nie, to było przy innej okazji, ale też dawaliśmy dyplom Zakowi Lawinowi. Możliwe, może Tomek ma dużo dyplomów, statuetek takich wiesz, nierozdanych na czarną godzinę, więc ja dostałem taki dyplom, w ogóle dostałem go w ostrowskiej telewizji, bo coś tam nagrywaliśmy, gdzieś tam jakiś był program taki o Lidze Sportu czy coś, o Lidze Letniej i Tomek mi wręczył na antenie nominację, także no, naprawdę spektakularne było. Ale byłeś pierwszym Hall of Famerem? Czy już nie. Okay. Musiałem odczekać swoje też. Tam są jeszcze więksi weterani i takie nazwiska ligowe nawet tam grają, bo tam Mateusz Zemski gra, Marcin Dymała, Adam Kaczmarzyk, to jest tych goście, co tam Mateusz Zemski w Ekstraklasie gra, w PLK nadal, Dymek w pierwszej lidze, teraz mało brakło, awans by zrobili z Górnikiem Wałbrzych, także zawodnicy tacy ligowi, ja to jestem taki owszymurek podwórkowy. Okej. Będziemy musieli porozmawiać z Tomkiem, być może coś wykombinujemy i teraz możemy się pożegnać ładnie już. Dzięki. Dziękujemy, na razie, do zobaczenia.